on się popłakał na końcu. Postać mi się niesamowicie podoba. Oj, oj, oj. O, ho, 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 ja pierdzielę. Jezu, jak ja lubię twoje projekty. O Jezu. Klimat, stary animacji. Jakie zajebiste. Ja pierdzielę. Patrz, jestem bez kitu, co jest? Ty rozwali nam berety po raz kolejny. O mój Boże, doktor Octopus. Co tu się dzieje? Ty się wbijesz do niego do animacji. Czy wy się dogadaliście? Czekaj, co jest? Poczekaj, co jest? Siema, z tej strony Prozura i dzisiaj będę oglądał wasze animacje do kolabu The Doors. Nie wiecie, o co chodzi? Sprawdźcie sobie poprzednie odcinki. Zrobiłem animacje z moimi widzami. 1 i 2. Był już boss. Był labirynt, dzisiaj mamy The Doors, czyli lewe drzwi, prawe drzwi. Otwierają się lewe, wchodzi postać. Wszystko, co się stanie w pokoju, zależy tylko od waszej kreatywności, inwencji twórczej i wyobraźni. Otwierają się prawe drzwi, postać wychodzi, kropka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to robiłem, jak ja swoją animację przygotowałem, wbijajcie sobie na poprzedni odcinek, zrób ze mną animację 3. A teraz to, idziemy na Discorda, zobaczymy jak wasze prace. Oczywiście standardowo zostaw łapkę w górę, jakikolwiek komentarz. Hashtag I love coffee, przypinam serduszka. Odratujmy troszkę zasięgi, ja sobie akurat małą kawkę piję. Oczywiście, jak jesteś nowy bądź nowa, dołącz do ekipy, zapraszamy serdecznie. 135 pół, grubo, już ponad pół tysiąca, niedługo 136, bardzo wam dziękuję. Lecimy po 150 tysięcy do końca roku, może się uda, zobaczymy, taki prezent gwiazdkowy dla mnie i dla nas, i dla społeczności, zobaczymy. Jeżeli chcesz brać udział w kolejnych kolabach, wbijaj też na Discorda, masz linki w opisie, a teraz bez zbędnego gadania, lecimy do odcinka. Ale tylko jeszcze jedno pytanie, słuchajcie, czy chcecie, żebym robił takie sklejki wszystkich waszych projektów i dodawał jako dodatkowe odcinki, tak żebyście mieli na pamiątkę, nie? Wtedy będę brał wszystkie wasze prace, sklejał to w jeden ciąg, powiedzmy 10-minutowy. Ja tam też pododaję dźwięki do animacji, które nie mają dźwięku i wtedy wam wrzucę jako taką pamiątkę. Dajcie mi znać, czy chcecie, od was to zależy. Lecimy, sprawdzamy, z czym to się je. Dobra, jesteśmy już na naszym Discordzie na odpowiednim pokoju. Jak widzicie, trochę tych zgłoszeń było, więc nie wiem, czy pokażę wszystkie, przeklikam na pewno najlepsze. Wszystkim dziękuję za wzięcie udziału, naprawdę jest mi niezmiernie miło, że aż tyle tego jest. Mimo, że na to było gdzieś ze 2 tygodnie, więc naprawdę daliście czadu. Sam jestem ciekaw, co żeście pokazali. Idziemy dalej. Okej, okay, mamy coś z robocikiem, ewidentnie. W porządku, bardzo, bardzo prosta widzę animacja. Mhm. Jest robiona na telefonie, bez flipa clip oczywiście. Proste, aczkolwiek wszystko było zawarte, to co miało być, czyli postać weszła, coś zrobiła, wyszła. Rozwija się pan papuszka i mam nadzieję, że zostaniesz z nami do kolejnych eventów i w kolejnych eventach pokażesz jeszcze więcej. Dobra, projekt od banana. Patrz, po prostu wyjdzie. Jakie głupie. Takie głupie, a takie proste. Jest takie dobre. Ja lubię takie głupotki, bo to właśnie jest to, nie? Ja was nahypowałem, zróbcie tu cokolwiek, jakieś walki, cuda, kadry. Pan Banan przyszedł, zjadł to jego i wychodzi. Można? Można. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawa próba. Okej, okay, Oliwik z morfingiem smoka. Też bardzo prosty, widzę. Szkoda, że chociaż skrzydłami nie machał, nie? Bo ten cały smok narysowany całkiem spoko. Ale widzicie, on jakby ma statyczne skrzydła, nie? Gdyby te skrzydła chociaż trochę latało, nie? Żeby tam było trochę więcej klatek, byłoby dużo lepiej, ale bardzo spoko próba. Okej, okay, mamy asasyna jakiegoś. Po raz kolejny widać animate bądź krita. Okej, okay. O kurde, czekajcie. To było niezłe. Mało klatek, ale z pomysłem. Tu już zaczynamy przeklikiwać takie co ciekawsze. Musicie mi wybaczyć, ale naprawdę tych animacji jest mnóstwo, w setkach ich jest. Kurczę, to było bardzo ciekawe. No, mało klatek. Widać, że się jeszcze nie czujesz swobodnie w jakichś tam 24 bądź 30. Prawdopodobnie to było 10-12, ale naprawdę spoko próba. Jakby tutaj dodać więcej klatek pomiędzy i zrobić z tego płynniejszy projekt, to bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre. Dobra, twój Marciano Winiaro dodał Stick Tak tytułem. Okej, jest dźwięk. Okej. Podobny temat jak z bananem. Ktoś wszedł, zrobił co miał zrobić i wyszedł. Okej. Okay. Z areny walki zrobiła się poczekalnia. Wiesz, czego mi brakuje tylko?
szkoda, że ten ziomek na końcu tutaj, tak jak się zamieniają tutaj ciałami, czekaj, gdzie to jest. Że nie ma tej animacji tego ziomka z powrotem, który wskakuje tutaj. Bo miałbyś idealną pętlę, że on tutaj siedzi i z powrotem można się zapętlać i ta animacja idzie w kółko, nie? Od żyrafa mamy próbę, zobaczymy. Bardzo proste, ale bardzo płynne. Fajny teleport. Taki stylizowany na Ricka i Mortiego. Tutaj kapią te elementy. Szkoda, że on się nie ruszał w trakcie tego kapania, ale widać, że jest skillowany tutaj akurat mocny frame by frame, bo tych klatek tutaj jest akurat bardzo dużo. Widać tę płynność od razu, nie? Oko, jest to niesamowicie proste i te kształty były po prostu plamami, bez jakichś tam szczególnych, charakterystycznych cech, nie? Bo one się ani w nic nie kształtowały za bardzo, ani jakoś nie miały czegoś, co... Wiesz, ja też zrobiłem plamę, więc to też nie było nic odkrywczego, ale ta moja plama też miała oko, które jakoś tam followowało i miało zachowane te wszystkie zasady animacji. Brakuje takich rzeczy. Jak robicie jakieś plamy, będzie jakieś takie postaci rozlane, to zróbcie coś charakterystycznego, co u nich zostaje. Jakiś oręż, czy strzałę wbitą, nie wiem, cokolwiek, nie? Jakiś pilocik, oczko właśnie, uśmiech, coś takiego, co zostaje tym charakterystycznym elementem, żebyśmy wiedzieli na przykład, gdzie jest front, gdzie jest tył, nie? Żeby to było wiadome, ale poza tym spoko, płynne. Od koteła mamy, o kurcze, piwotowcy, albo sticknote, to chyba jest sticknote ewidentnie. O! Jesus! O, widzicie? Charakterystyczna cecha, uśmiech. Ojeju, ojoj. O, szkoda, że nie skończone, jakie dobre. Kurde, aż mi przesterw jeszcze, przepraszam. Szkoda, że nie skończone, naprawdę. Jakie to jest dobre, ojoj, oj, Jezus. Szkoda, że nie skończone, ale bardzo dobre. Aż mi się przypomniały stare czasy jeszcze Stick Page'a, już nawet nie Newgrounds'a, Stick Page'a. Ohoho. Po prostu kod i próba prozury Escape Room. Zobaczmy. Okej. Okay. Takie głupie. Mam próbę od Papito, jestem w szoku głębokim. Poczekajcie. Wow, Papito się bawi pivotem? Kurde. Nawet mu nóżki zawiało. Oko, i też płynne w miarę, poczekajcie. Brakowało lekkiego izina, żeby to najpierw było zamachnięcie i dopiero wyskok, ale poza tym spoko, płynne. Ja jestem w szoku, że robisz animację już, Papito. Pamiętam, że gadaliśmy ostatnio, bo akurat Papito jest wspierającym już długo, długo, już nawet ziomeczkami jesteśmy po prostu. I właśnie mówił, że będzie się uczył, więc no efekty już są. O, Pato ze swoją próbą, to jest kość, którego ostatnio rysowaliśmy w rysowaniu widzów. Słuchajcie, ten odcinek poszedł tak do tupy, że sprawdźcie go sobie koniecznie. Ciekawe smiry. Wow. Wow, wow, nawet się chciało wycinać elementy tła. O, okej. Okay. Fajne te smiry tutaj. I widać ten taki ruch właśnie wygładzony, nie? Sjade się nazywał typ, SJ8 kiedyś, on robił patyczaki, ale w tak bardzo wygodzone, on chyba robił w 60 fpsach albo nawet 90 fpsach walki, więc to było tak płynne, że te postaci normalnie takie, wiecie, aż takie, nie jestem w stanie tego opisać, to właśnie tutaj jest takie skojarzenie, chociaż tu było mniej klatek, ale bardzo dobra próba, Pato, niezłe, niezłe, naprawdę niezłe. Od X-Wonza mamy, zobaczmy. No nie, no naprawdę. Znaczy to jest na swój sposób kreatywne. To jest takie głupie. O mój Boże. Więc to jest głupie, że takie głupotki są moimi faworytami. Przeważnie, bo to jest po prostu tak głupie, ale to śmieszne, śmieszne. Wiaderko, zobaczmy. Hej, gleba od owcy. Też na telefonie, ale ładnie to zrobione. Szkoda, że na... Szkoda, że nie jest pomalowana na biało, tak żeby tło jej nie przemijało. Ależ ciekawa próba. I szkoda, że troszkę bardziej się nie zwężyła przy tym takim wydłużeniu, bo jednak to tak jak mówię, nie? Że ona z niczego nie bierze tej formy. Tu jak byłaby dużo węższa i by się powiększyła znowu, jakby weszła na górę, byłoby dużo lepiej, ale ej, bardzo dobra próba. Szkoda, że nie była pomalowana na biało, naprawdę. Młody Karolak. O kurde, dobra. Wow, 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 wow. Dużo się tu wydarzyło, jeszcze raz. Chodź ziomek, okej. Okay. Ależ przyjemny morfing w tę szklankę i z tej szklanki na półkę. To jest coś. Tutaj śliczny był ten morfing. Wow, wow. Ho, ho. I trochę sus na końcu wyszło z niego, ale kurczę. Ależ śliczne. Jeszcze raz, ostatni, sorry. Wow. No, nie, nie, nie. Na grubo, na grubo. Bardzo dobra próba. Wow, wow, wow. Od Norberta mamy. Norbert G. Nie, no dobra, zobaczmy, zobaczmy, okej. Wow! O, i tutaj się skrzydła ruszają. Prosto po prostu, kończyny niestety stoją w miejscu. Szkoda, że kończyny też lekko nie podlatują. Ja zawsze mówiłem o tym, że jak macie postać złożoną z kilku elementów i robicie jej animację idle, czyli takiego oddychania,
to wprawcie tylko czym też bruch. Serio. Bo jakby to było chociaż... Nawet tak orzeby latały, nie? Nie mówię, że musi być aż tak o, że to wszystko ma się ruszać. Ale tak o, byłoby dużo lepiej. Nogi trochę do tyłu, żeby on taki przygarbiony. O jest, to bardzo zły. Nie było tego, nieważne. Nie róbcie memu. Samo otwarcie drzwi, to tutaj, to wydarcie tej mordy i wyrośnięcie skrzydeł. Bardzo dobre. Ciekawa próba. Knobersik ze swoją próbą. My tu już małego T-Rexa widzimy tutaj na środku. A. Mały T-Rex stał się dużym T-Rexem. A, że on go zeżarł, okej. Okay. No i tu już była inspiracja, nie widzieliście, na moja kamerka zasłoniła, rozlał się na ścianie i spłynął na dół. Faktycznie, dobra, tutaj ta klatka jest za szybko zrobiona. Koda troszkę. Ale poza tym faktycznie ciekawa próba. Trochę za szybko go zjadł, ale bardzo, bardzo ciekawe. Tu mam model małe próbę. Kucyk pole, zobaczmy. O nie! Ojej, czemu wiedziałem, tak to się skończy? Już widziałem, że jak się spojrzała do góry, to będzie coś złego. Powiem psychopaci, chorzy, halo. Oto łuchorka mamy, czy bohorka. Też bardzo płynne, tylko niesamowicie proste kształty, ale fajny morphing. To jest głowa, okej. Bardzo charakterystyczna postać już na końcu, pomijając linię i wszystko. Ciekawe, no ciekawa próba. Popracuj tylko nad jakością linii, żeby było troszkę lepiej wykonane, będzie dużo lepiej. Od fioletowej mam próbę, okej, ninja. Okej, śmieszne. Nie udało mi się niestety wyjść, ale śmieszna próba. Jezu. Dark Lord, okej. Wow, bardzo ciekawy motyw z teleportem. Nie spodziewałem się, szczerze. Cyk, na suficie się otwiera i wyskok. Piękna sprawa. Jedyne co to mógłby być bardziej kontrastowy kolor, żeby się odbił na tej białej ścianie, nie? Bo tutaj go widać pięknie, ale na tym suficie ciężko. Ale poza tym, nie, naprawdę spoko pomysł. Fajne, pomysłowe, podoba mi się. Okej. Okay. O! Magię mamy. Zobaczcie, prosta pętelka magii. A działa. Aż te glebę. O nie, on coś tam robił. Co się popłakał na końcu. Okej, okay. Ten smaczek z glebą i z popłakaniem jest piękny. Szkoda, że się lekko nie poderwał do góry, tak wiecie. I padł z powrotem, byłoby śmieszniej, ale bardzo dobre. O Jezu, bardzo dobre. Pingwinson, o kurde, już widzę, że będzie grubo. Postać mi się niesamowicie podoba. Nawet pomyślałeś o tym, żeby to graffiti zamazać, żeby była pętla. Ej, to jest coś. Tutaj oczywiście glizda wchodzi na drzwi, a to nieważne, nieważne. Ta maska tam była za mała trochę. Bardzo dobra próba, naprawdę, uśmiałem się. Mike W, bądź Mike W. Fajna pętelka, wow. Fajny morfi, prosty, a fajny. Szkoda tylko, że kolorki nie są brane, okej, go wciąga, że nie są brane z ubioru, czyli tam spodenki powinny być niebieski, morfing i tak dalej. Poza tym bardzo spoko. Dobra, i teraz chyba już będziemy się zbliżali do największych kozaków, więc stay tuned. Ratuje kisiel z Madnessami. Ojojoj, ja pierdzielę. Jest, jak ja lubię twoje projekty. Ty masz taką płynność w tym wszystkim, taki charakter. Smiry tu dużo zrobił w tej animacji. Tutaj przy klamce Smir. To zniknięcie tego, ja pierdzielę. Że mu odstrzelił. Tutaj, charakterystyczne jak cholera, nie? Ale oj, to jest... Ja już mówiłem wcześniej, że to jest naprawdę ogromna znajomość animacji tutaj. No, ale Smiry są tak charakterystyczne dla Madnessów, szczególnie dla tych gierek na Newgroundsach i tak dalej, to jest ojej. Można odróżnić Madnessy te dobre od tych takich średnich na elementach, właśnie przez Smiry i zdecydowanie frame by frame, a nie widziałem wcześniej tego palucha tutaj. Bardzo dobre, ja pierdyka. Druska mam, jest spora wiadomość, poczekajcie, przeczytam sobie najpierw. Jak chcecie, zatrzymajcie sobie, też przeczytajcie. Użyłeś mojego ojca? Oj, tu jestem ciekaw, poczekaj, Rusek to jest chyba ziomek od bota. Jeju, błagam, daj jakieś kadry, coś. Rozpierdziel totalnie tutaj. A, od Sticknotesa, jestem, przepraszam. Minuta 25, no to lecimy z kozakami. The World! Toki wa tomatta. Toki
O Jezu! Klimat starych animacji! Jakie zajebiste! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Patrz, jestem bez kitu, co jest? I się rozpadłem w kawę, ale to było zajebiste! Ja pierdzielę! Tak, wiem dokładnie, bo szykuję nawet z tym tekstem i w ogóle z tą zajawką montaż sobie z Valoranta niedługo. Ale kurde, jakie to było dobre, stary! Ja pierdolę! Nie mogę nie przeklnąć. Cofnijmy sobie czas na tę scenę. Ja wale, to tutaj jest po prostu ja pierdzielę! To jest coś, czego oczekiwałem, naprawdę. To jest taki poziom kreatywności, jaki się spodziewałem, naprawdę. Piękna robota, lecimy dalej, ale kurde, jestem w głębokim szoku. No i moje serduszko, on się cieszy, masz kadry, masz cuda, wypierdzieliłeś pół świata, zrobiłeś to, do czego animacja została stworzona. Przegiąłeś po prostu pałę. Jezus, aż przez stery wychodzą, przepraszam, ale to po prostu przegiąłeś pałę, o to chodziło. A potem mamy coś takiego. Barszki Bara Sosnowskiego. I Rafi się też pojawił. Myślałem, że już nie zdążyłeś, stary, bo cię będę nagrywał. Siema, kurde, witam. Okej, okay. Oficjalnie jest to moja najdłuższa animacja, jeśli chodzi o poświęcony czas, jak jest 56 godzin! Oj, stary, chyba, kurde, jak ty jesteś taki pracowity, to chyba cię wezmę do ekipy. Daj znać Rafi na maila, jak tam wygląda u ciebie wiekowo i w ogóle. Może coś podziałamy razem, bo szukam odpowiednich ludzi do pracy i może zarobisz fajne pieniądze, jak się uda. Kurde, zobaczmy, jestem naprawdę ciekaw. Fighter! Ten, czyli to już jest 10. projekt jego. Zobaczmy, z czym tym razem wyskoczył Rafi. Czy rozwali nam berety po raz kolejny? O mój Boże, doktor Octopus! O! Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, ten chłop jest nienormalny. I teraz sobie pomyślcie, 12 sekund animacji. Powiecie, no zarąbiliście 56 godzin pracy, co? Jezus Maria. Ale to jest właśnie to jest to, dedykacja. Dedykacja dla sztuki. Ja pierdzielę, nie, to nawet nie ma co gadać o tym po prostu, jedyne czego brakuje to tylko chyba cieni pod spodem, to by dodało bardziej głębi, nie? Ale przez to, że to jest flatowe, jak sami zauważyliście, nie rzucają cienia ani półki, ani te krzesła, ani stół, bo nie chciałem tego robić, żeby właśnie potem nie utrudniać wam z tym cieniem, to rozumiem ten wybór. Nie, pierdzielę, wszystko jest tu dobre. Obrót tego Spidermana tu na ścianie. Nie widzicie niestety, mam kamerkę, ale widzicie dół. Samo animowanie tych pieprzonych jego odnóży było pewnie przesadnie trudne. To jest chyba tekstura na szczęście, więc nie robiłeś tego wszystkiego osobno. Aczkolwiek nie jestem przekonany, czy te segmenty nie były narysowane albo wycięte jako symbol osobno i robione wszystko ręcznie. Jeżeli tak, to jesteś chory. Przecież kurde, te segmenty są osobne, tutaj są dziupki. O Jezu, boję się, że robiłeś to skrotono. Nie no, Rafi. Ciężko zrobić coś innego, jak tylko zaklaskać, naprawdę. Fascynująco dobra praca. I Coconut Gaming, jestem z siebie dumny Naruto Runner. Właśnie. Chyba się spodziewałem, co to będzie. Tu od Poluca mam jeszcze jakiegoś pivota dużego. Ojej, poczekaj. O kurde, co tu się dzieje? Tylko czapka w ogóle lata. To tutaj ten pocisk piękny, ale to raczej było na gotowym symbolu, aczkolwiek bardzo, bardzo spoko. To za robota. Ja pamiętam, że robiliście turnieje pivotowe dusze. To pamiętam doskonale. Nordycki wafel, czy to coś jest? Nic nie mówiłem, totalnie nie odzywam się. Pokoju obok chłop zapodaje spoilery z JoJo, Ocean Stone. To jest tak dobre. Ej, patrz jaka inicjacja. Gościu robi animację o tym, że Rucek dodał animację i napisał coś w poście. Co? Eksterminacja celu. Smir piękny, ta kartka, która sobie po prostu pofalowała. Czy się wbijesz do niego do animacji? Czy wy się dogadaliście? Czekaj, co jest? Cześć, jestem w głębokim szoku teraz, nic już nie rozumiem. Poczekaj, co jest? Kurde!
Po prostu, nie, dobra, szkoda, że nie było nic więcej, ale jestem tak głębokim szoku. O mój Boże, jak ja was uwielbiam. Szczerze, jeżeli chodzi o samą kreatywność i zawarcie tego wszystkiego, to po prostu, kurde, jestem w szoku. Rusek i Wafel rotowali i system tej części, sorry. Sorry, Kisiel, Rafi, jak bardzo nie jaram się waszym stylem, to mi rozwaliło łeb. Nie, no, genialne. I to jest ostatnie. Czy mogliśmy lepiej skończyć tę serię dzisiaj? Nie ma opcji. Bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Bądźcie na kolejnych, sprawdźcie sobie poprzednie odcinki, jak chcecie więcej takich rzeczy, które robili ludzie, czyli zrobiłem animację z widzami 1 i 2. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, komentarz i co? Napiszcie, kto wam rozwalił głowę najbardziej z tych wszystkich animatorów. Moje zdanie znacie. Dzięki, widzimy się w czwartek i sobotę o 16:30. A pa. Siemano.